Dwa dni temu podczas obrad komisji rewizyjnej radni PiS głosowali przeciwko udzieleniu absolutorium prezydentowi miasta Markowi Wojtkowskiemu. Ta decyzja była zaskoczeniem dla radnych SLD, którzy udzielili poparcia włodarzowi Włocławka. Natomiast sami radni PiS twierdzili, że nie był to cios wymierzony w obecnego prezydenta, tylko brak akceptacji dla poczynania jego poprzednika Andrzeja Pałuckiego. O skomentowanie zaistniałej sytuacji poprosiliśmy zatem Marka Wojtkowskiego, prezydenta Włocławka. Drodzy Państwo, dla mnie jest to sprawa dość taka, bym powiedział, która ma dwa oblicza. Z uwagi na to, że zdajemy sobie sprawę, że ja przynajmniej zdaję sobie sprawę z tego, że rozpocząłem pełnienie z funkcji od 8 grudnia, czyli de facto budżet za 2014 rok jest budżetem mojego poprzednika. Rozumiem oczywiście radnych Prawa i Sprawiedliwości, że mają co do tego wątpliwości. Natomiast z drugiej strony to absolutorium jest udzielone personalnie mnie, więc też powiem szczerze, czekam na dalsze kroki radnych Prawa i Sprawiedliwości, co będzie się działo na sesji absolutoryjnej, bo powiem szczerze, nie wyobrażam sobie, żeby absolutorium mogło zostać nieudzielone mi osobiście przez radnych koalicyjnego klubu. No, to byłaby sytuacja dość kuriozalna. No i myślę, że nie budowałaby ona, powiedzmy, jakiegoś zaufania między nami, więc na razie nie chcę podejmować absolutnie żadnych kroków. Nie chcę też tego zbyt głęboko komentować. Czekam na rozwój wypadków. Myślę, że sesja absolutoryjna odpowie nam wszystkim. Czy radni PiS udzielą absolutorium obecnemu prezydentowi miasta? To okaże się jeszcze w czerwcu, na najbliższej sesji Rady Miasta. Telewizja Kujawy.